Witam was, ja jestem JJ Joker. A to jest kolejny news, jeżeli chodzi o konwenty w moim wykonaniu. Znaczy, nie w moim wykonaniu, tylko yy, na te konwenty, które ja, ja jadę osobiście. Mm. No dobra. Wiem, że mówiłem już o Falconie i tak dalej, ale yy, tak się składa, że jeszcze jest jeden konwent, na który bardzo chcę pojechać. Yy, jest to Japanicon 2. Dokładnie jest to Japanicon 2. Yy, ten konwent odbywa się. Yy, już niedługo tak naprawdę, bo jest to 22 października i 23 października hmm. także to, to jest już niedługo. Bilety możecie rezerwować jeszcze do 16 października, tak więc jeżeli chcecie zarezerwować sobie bilet, to macie jeszcze czas. Bilety, kiedy rezerwujecie, wiadomo, są... są, są tańsze hmm. kiedy, kiedy rezerwujemy. Hmm. Co, co trochę to pomaga. Konwent jest w Poznaniu, tak gdyby ktoś się pytał, trochę bliżej niż Lublin dla niektórych, trochę dalej dla innych, nie wiem jak tam komu pasuje. To jest konwent manga i anime akurat Japanicon, znaczy wiadomo jest bardziej manga i anime niż Falcon, bo to jest bardziej po prostu cała kultura japońska i tak dalej. Jest sporo ciekawych atrakcji, no wiadomo jest cosplay jak to na każdym takim konwencie. Było parę rzeczy, które mnie interesowały eee, Teraz na powiem pan panele eee, był panel o, 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 eee, o tym o League of Legends. League of Legends i połączenie z mangą na przykład i y, z anime i z, z, z kulturą japońską dokładnie o to chodziło. Eee, bardzo ciekawe. I w ogóle podsumowanie sezonu całego pierwszego League of Legends eee, To może być ciekawe, na pewno, na pewno sobie zajrzę. Eee, na jakieś konkursy te po skoczę i tak dalej eee, tak, no jest sporo naprawdę ciekawych y, paneli. Um, wszystkie informacje, które możecie potrzebować, y, będą, będzie, będzie link do y, takiej strony, na której jest sporo wyjaśnione, a więc jak rezerwować bilety y, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli poszczę informacji, poszukajcie na stronie, tam jest wszystko. Przejrzyjcie regulamin, jeżeli macie pytania. Przeczytajcie regulamin, tam będzie wszystko napisane. Jeżeli nie jesteście pełnoletni, możecie jechać na konwent. Um, jedyne co to, potrzebujecie takiego małego zaświadczenia od rodziców, że macie pozwolenie, żeby przebywać po 22 na terenie konwentu. Um, wzór tego jest też w regulaminie, z tego co pamiętam, dlatego po prostu przejrzyjcie stronę, link będzie w opisie filmu. Tym razem postaram się dać link działający. Sorry za ostatnią wpadkę z Falconem. Um, to by na tyle, e, jadę ja, jedzie najprawdopodobniej jedzie Dudul też, tak więc Dudul będzie, e, uwaga niespodzianka będzie Kaopejen, tak więc jeżeli coś nagram to będzie nas na pewno już trójka, niestety Królika nie będzie, Królik nie może jechać, co, co jest wielką szkodą, e, ale no będziemy my, e, przez jakiś czas e, myśleliśmy, że może Gnomek będzie, bo też miał takie plany, nie wiemy, że to wyjdzie, możliwe, że nie, e, no ale zobaczymy. Tak więc będzie, będzie fajnie, no mi zależy, fajnie by było pojechać właśnie, spotkać się z i tak dalej, też coś nagrać ciekawego, filmik oczywiście też będzie, um, no, dlatego zachęcam was, to jest tylko dwudniowy konwent, tak więc nieco krócej, um, no i ja osobiście do Poznania mam lepszy dojazd, mam, mam bliżej do Poznania niż do Lublina, dlatego um, też jadę z chęcią, um, nie będę musiał się telepać aż, aż te, tak, tak długo, jak ja jadę do Lublina, dojazdy są naprawdę tragiczne, no. Dobra, ale przeciągam, przeciągam, nie mnie potrzebnie. Tak więc, wszelkie informacje są na dole. E, poszukajcie, po prostu... Mm, zakładka jest z regulaminem. E, przeczytajcie regulamin. E, bilety kupujecie w zakładce z biletami. E, I to było chyba na tyle informacji, które potrzebujecie. E, no, tak samo jest z Falconem, jak już mówiłem. Też nie musicie być, mieć, 18, mieć, mieć 18 lat. O czym zapomniałem wspomnieć, tak naprawdę. Uff, no. Tak więc, e, zapraszam. I chyba coś mi się źle nagrywa. No, nieważne. Dobra. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Do zobaczenia na konwentach różnego rodzaju. Na razie, cześć, pa i czołem. Yo.